chyba nie muszę nikogo przekonywać, że wiosna to piękny czas. Ach, jakże jest wspaniale, gdy kwitną sady wokół Grójca i Tarczyna. Ale wyjątkowo tych sadów nie obejrzymy, bo też zupełnie gdzie indziej jestem. I inne drzewa kwitną. Jestem mianowicie w Portugalii. Zatem zapraszam Państwa na wiosenny portugalski program. Na początku muszę Państwu podać moje dokładne współrzędne. Otóż jestem na półwyspie zwanym Arábida. Tam w oddali majaczą przedmieścia Lizbony. Po tej stronie mamy miasto Setúbal. Niezbyt urodziwe, przemysłowe, ale za to słynne doskonałym muszkatelem. Ja zmierzam jeszcze dalej, do krainy o nazwie Alentejo, słynącej z wybornej kuchni oraz pięknych widoków. Ale chciałbym, byśmy z trzody zatrzymali się tu właśnie, bowiem to miejsce warte jest osobnej opowieści. Znakiem firmowym całej Portugalii są pousadas, czyli dawne historyczne rezydencje, będące w rękach państwa, ale przemienione w luksusowe hotele bądź też pensjonaty. I właśnie w jednej z takich pousadas jesteśmy. Ten zamek ma z pewnością 1000 lat, bowiem postawili go Maurowie. Potem przez długie lata należał do rycerzy zakonu świętego Jakuba, którzy działali w tym samym czasie, co templariusze. Istotą takich miejsc jest jak najmniejsza ingerencja w historyczną przestrzeń. Zresztą zobaczmy, jak się w Pousada de Palmela mieszka. Kiedyś to chyba musiała być cela klasztorna, a dziś łazienka. I akurat ta właśnie przypadła mi w udziale. Ten widok przez okno na ścianie azulejos, po prostu totalna Portugalia. Zboczyłem o 30 km z najkrótszej drogi do Alentejo, ale jak Państwo widzą, wiele osób tu przybyło. Wszyscy mieli rację. Zaraz przekonacie się dlaczego. To tłumnie odwiedzane miejsce kultu, niegdyś religijnego, dziś raczej tylko wizualnego. W tych białych zabudowaniach spali kiedyś pielgrzymi. Cele, w których przebywali, są teraz zamurowane. Przede mną kościół Matki Boskiej Przylądkowej. Ale tak naprawdę najwspanialsze widoki, choć ta architektura oczywiście jest bardzo ładna, dopiero przed nami. Oto miejsce, które tak naprawdę chciałem Państwu pokazać. Cabo, czyli przylądek, Cabo Espichel. Rzecz tak samo emblematyczna dla Portugalii, jak widok płytek azulejos na ścianach. Potrawa również będzie sztandarowa. Przepis na nią dostałem w Pousadzie. Będzie to mianowicie coś, co właśnie stąd pochodzi. Pochodzi z morza, jak wiele portugalskich dań. Caldeirada. Caldeirada, tak to się nazywa. No więc do dzieła. Oto sercówki, czyli ameijo aż po portugalsku. Tutaj sardynki, a to filety z morskich ryb. I teraz pokażę Państwu, jak to wszystko trzeba w garnku ułożyć. Bo pierwsza rzecz to właściwe ułożenie składników. Najpierw na samym dnie muszą znaleźć się sercówki. Na to przyjdzie warstwa ziemniaków, które tutaj w wodzie spoczywają. Te ziemniaki będą pokrojone w plastry. Zatem ziemniaki w takich plasterkach muszą zostać ułożone. Na ziemniakach będzie położona cebula. Tyle cebuli z pewnością wystarczy. I teraz kładziemy ją na ziemniaki. To wszystko trzeba będzie przesypywać co jakiś czas odrobiną morskiej soli i słodkiej papryki w proszku. Nie używajcie Państwo do tego dania, broń Boże, hiszpańskiej podwędzanej papryki. Nie tylko dlatego, że Portugalczycy niezbyt Hiszpanów lubią, ale ta papryka ma być niewędzona. Zwykła papryka czerwona w proszku,
w naszym wypadku może być nawet węgierska. Ona tutaj spoczywa. Nie za dużo. I kolejne rzeczy, które trzeba w plasterki pokroić. To mianowicie czosnek. Zaraz to uczynię. Piri piri, czyli chili. Tak na chili mówią w Portugalii. Oraz zwykła zielona papryka. I warstwami do garnka. Kompozycja już wygląda prześlicznie, to jeszcze oczywiście nie koniec. Trzeba to co jakiś czas lekko dłońmi przygnieść i znowu nieco morskiej soli, znowu trochę papryki i kolejna rzecz, mianowicie pomidory pokrojone w plastry. Tyle ich wystarczy i staramy się je, tak jak i resztę składników, ułożyć tak, by całość wnętrza garnka, tej przestrzeni, którą tu mamy, pokryły. Jeszcze jeden plasterek dołożę i teraz do tego dokładam dwa liście laurowe i układam na tym wszystkim filety morskich ryb. Tutaj jest całkowita dowolność. Chodzi o to, żeby to były jak najświeższe morskie ryby. Oczywiście możecie Państwo zrobić caldeiradę w wersji słodkowodnej, ale tutaj się tego raczej nie praktykuje. Teraz coś, czego jeszcze w środku nie było, mianowicie trochę świeżo zmielonego czarnego pieprzu. No i ryba, która jest najbardziej portugalska ze wszystkich ryb, mianowicie sardynka. Mam tutaj kilka sztuk. Proszę spojrzeć, te sardynki nie są wypatroszone i tak właśnie najbardziej lubią je Portugalczycy jeść. Nawet gdy kładą je na ruszt, na węgiel drzewny, bardzo często właśnie ich nie patroszą. Degustibus non disputandum est, więc jeśli Państwo będziecie mieli świeże sardynki, to możecie je sobie wypatroszyć. Pamiętajcie o magicznym czwartku, wtedy w całej Polsce dostarczane są do sklepów świeże owoce morza. Ryby, mule, wszystko, co w tym garnku jest. No i jeszcze tylko kilka gałązek matki pietruszki w całości. Chodzi o to, by również smak z gałązek przeszedł do środka. I teraz podlewamy to sporą ilością jak najlepszej oliwy. Tej oliwy naprawdę jest tutaj multum. Nie dolewamy w ogóle wody. Przykrywamy i stawiamy na ogniu. W rybach, w jarzynach jest wystarczająca ilość przyrodzonego soku, by to ten sok puściło i zaczęło się w nim właśnie dusić. Tu będzie dolewany jeszcze jeden płyn, ale zaczekamy, aż całość się w przód zagotuje. Pokrywka od wewnątrz pokryła się skroploną parą. Znak to, że całość zaczęła się gotować, więc teraz dolewam do środka białe, wytrawne wino. Przykrywam znów i za 20 minut caldeirada będzie gotowa. Minęło nawet mniej niż 20 minut. Ryby miękną błyskawicznie, jarzyny pokrojone w plastry również, a chodzi o to, żeby jarzyny i ryby w garnku się nie zdezintegrowały. Mają być tylko miękkie, ale zachować swój naturalny kształt. Proszę spojrzeć. Tak to wygląda. Doprawdy imponująco. Jeszcze ładniej powinno wyglądać na talerzu. Teraz muszę bardzo delikatnie wyłożyć najpierw sardynki na talerz. No nie wszystkie oczywiście. Aż tylu ryb nie zjem. O, pietruszka. Muszę zrobić miejsce sobie tutaj, by zaczerpnąć tej treści z wnętrza garnka. Jeszcze jeden filet dzieli mnie od warstwy jarzynowej. Ten właśnie. Teraz chochla. Teraz chochla. I proszę spojrzeć. Miękkie ziemniaki i ten wspaniały sosik. Na dnie samym mule. W sosie jedynie wino, oliwa, nieco papryki, morska sól. No i doprawdy mało jest kadrów, które by tak wspaniale się ze sobą łączyły.
to, co tam w dole i to, co tutaj na talerzu. Caldeirada portuguesa. Opuszczam zatem Setúbal, tak jak obiecałem, pominąwszy go, choć nie jest tam wcale tak źle, jak piszą w przewodnikach, ale to już Państwo musicie sprawdzić na własną rękę. Ten prom przemierza rozlewisko rzeki Sadu, która tworzy tu podobne estuarium jak tak pod Lizboną. Przede mną półwysep Troja i obiecane Alentejo. Półwysep Troja już się kończy, proszę nie mylić z Troją w Azji Mniejszej. To jeszcze nie jest typowy pejzaż z Alentejo, ale za to miejsce bardzo reprezentatywne dla alentejańskiej kuchni. Restauracja nazywa się Eszkola, ponieważ urządzono ją w dawnej podstawówce. W podobnych ławkach kiedyś siedziałem, tutaj jeszcze spoczywał inkaust, maczało się w tym pióra i uczył kaligrafii. Byłem ostatnim rocznikiem, który uczył się kaligrafii. W Portugalii musiało być podobnie. Dziś to niezwykle popularna restauracja, tłumnie odwiedzana ze względu na miejscowe, typowo lokalne specjały. Na stole mnóstwo potraw, chyba nie zdążę Państwu o wszystkich opowiedzieć. Będzie mi pomagał miejscowy szef kuchni, człowiek, który to stworzył, pan Enrique Galvão. Senior Enrique, por favor. Isto? É pimento desfiado e temperado. To jest papryka czerwona i zielona, upieczona, obrana ze skóry, zamarynowana w oliwie z octem i podana razem z kolendrą. Isto é coelho assado e temperado da mesma forma. To jest dziki królik, upieczony, pokrojony na małe kawałeczki, również z kolendrą, również z dużą ilością oliwy. Isto? Este é batata de rebolão. To jest cudowne danie, bardzo alentejańskie, mianowicie żeberka wieprzowe, miejscowa kiszka i paprykowana kiełbasa, do tego ziemniaki wcześniej podgotowane i w tym sosie uduszone. Isto? Arroz de choco. Arroz de choco, aha, czyli ryż, który był uduszony razem z kałamarnicą, krewetkami, sosem lekko paprykowanym. Tutaj widzę miętę, tu jest kolendra. Proszę spojrzeć, ile tego tu jest. Bez końca będą nam te dania przynosić, więc dalszy ciąg poznawajcie Państwo na własną rękę, jeśli chodzi o tę restaurację. Grandola to ciche, senne i z pozoru mało warte uwagi alentejańskie miasteczko. Ale to właśnie pieśń z nazwą tego miasteczka w tytule była sygnałem do wybuchu rewolucji goździków. Pieśń wykonywana przez słynnego portugalskiego barda José Afonso. Miano nadać ją w radiu i nadano. Rewolucja wybuchła. A początek pieśni brzmi mniej więcej tak. Grandola, Villa Morena, terra de fraternidade. Grandola, Villa Morena, ai cada constipolada, o povo é quem mais ordena. Alentejo to najbardziej rolniczy region kraju, ale w czasach Salazara stosunki panowały tu niemal feudalne. Nic więc dziwnego, że miejscowi robotnicy rolni burzyli się, protestowali masowo przeciw dyktaturze, a reżim odpowiadał represjami. W tym budynku, w Santiago do Cacém, mieściło się otoczone najbardziej złą sławą więzienie. Dziś to na szczęście tylko muzeum. I zupełnie przypadkiem znów znalazłem się na szlaku walk rycerzy zakonu świętego Jakuba z Maurami. Tak to bowiem jest w Portugalii, że przeszłość, nawet tę najodleglejszą, spotyka się na każdym kroku. Ale w tym kraju przeszłość niezwykle harmonijnie spotyka się również ze współczesnością. Miejsce, w którym jestem, nazywa się Caminhos do Cacém i otrzymało wiele nagród za kapitalną, nowoczesną architekturę, jakże
jakże harmonijnie wpisaną w zabytkowy pejzaż. Podają tu również jedzenie i to oczywiście jedzenie charakterystyczne dla najbliższej okolicy. Jego przykłady zaraz Państwo zobaczą. Na tym talerzu pyszni się raja, czyli płaszczka, podawana w delikatnym sosie z kaparami, prażonymi migdałami i oliwą. Tutaj coś rzeczywiście pysznego. Są to mianowicie policzki wieprzowe, duszone w aromatycznym sosie ze sporym dodatkiem cynamonu. Podaje się je razem z duszonymi na oliwie grzybami, a to wszystko przygotowała specjalnie dla mnie i dla Państwa wielka miejscowa kulinarna sława, pani Hortensia Silva. Obrigado. Jakość tutejszej nowoczesnej architektury doprawdy budzi zazdrość. A jeśli ktoś nowoczesnej architektury nie lubi, bardzo proszę, tu znajdzie coś od średniowiecza po barok. Na tym kościółku mamy wspaniałe egzemplum alentejańskiego malowania budynków. Biel ścian i błękitne framugi okien i drzwi, co miało odpędzać insekty. A na szczycie wzgórza zamek wspomnianych wcześniej rycerzy zakonu Santiago. Tak w ogóle to jesteśmy na szlaku pielgrzymim do Santiago de Compostela w hiszpańskiej Galicji. Region to również winiarski spichlerz kraju. Produkuje się tu głównie wina białe, ale akurat tutaj w Herdade dos Grous, czyli majątku pod żurawiami, bo tak to się tłumaczy, produkuje się przeważnie wina czerwone. Choć miejsce to stosunkowo nowe, bo założone w 2005 roku, to wygląda jak stare, typowe dla miejsca latyfundium. Miłość do azulejos każe również tymi płytkami opisywać nazwy szczepów, które akurat w danym miejscu rosną. Tu mamy aragonés, szczep czerwony, bardzo zacny, ale mym ulubionym portugalskim sortem jest Touriga Nacional. Nie tylko dobrze smakuje, ale też genialnie brzmi. No proszę sobie wyobrazić sytuację, jest się w lokalu i mówi się: senior, una garrafa de Touriga Nacional, por favor. To przecież kompletnie genialne. A tutaj świeżutkie, młodziutkie pędy winorośli. Mamy dopiero wczesną wiosnę. Wokół cudowny pejzaż, winnice i gdzieniegdzie dęby, których żołędzie są przysmakiem czarnych świnek Pata Negra, które tutaj pasą się czasem tak jak krowy. Idę w stronę posiadłości Maladinia Nova. Ona tam hen na wzgórzu się wznosi. A idę tam, ponieważ ta posiadłość jest jednym z przykładów właściwego połączenia spraw winnych, kulinarnych i turystycznych. Historia miejsca zaczęła się od winnicy, której produkty bardzo szybko osiągnęły doskonałą renomę. Ale dlaczego nie produkować oliwy, skoro areał oliwnych gajów jest ogromny? Dlaczego nie hodować zwierząt? Dlaczego nie uprawiać jarzyn? Dlaczego nie wybudować hotelu? Dlaczego obok nie stworzyć restauracji? W Maladinia to wszystko właśnie zrobiono. I to jest nowoczesne myślenie o klientach. Bowiem będąc tutaj spożywa się produkty prawie wyłącznie na miejscu powstałe. Ach, zapomniałem o jeszcze jednym drobiazgu. Tam w dole mieści się spa, a tutaj basen z takim oto widokiem. Jak Państwo widzą, słowo agroturystyka różne może mieć znaczenie. Pijasz, tak się nazywa ta zabita dechami alentejańska wiocha. Ale to wszystko, co powiedziałem, nie jest wcale pejoratywne. Jest tu po prostu ślicznie i niezwykle typowo dla okolicy. Zatem danie również dla niej typowe. Na tym półmisku wszystkie wiejskie skarby Portugalii, które teraz będę obsmażał na rozgrzanej oliwie. Mianowicie morsela, czyli kiszka. Jej plastry od razu wrzucam na patelnię. Chourizo, czyli paprykowana kiełbasa, również pokrojona w plastry obok. No i skarb największy. Toucinho, czyli boczek. Toucinho, toucininho, toucininhozinho, czyli boczek, boczuś, boczeczek. To się teraz musi mocno przysmażyć.
Wszystko jest rumiane. Teraz trzeba zdjąć obsmażone kawałki miejscowych wędlin z patelni, odłożyć je, one będą potrzebne za chwilkę dopiero. Na patelni wytopiło się bardzo sporo tłuszczu, to Toussiniu swoje zrobił. Ten tłuszcz trzeba teraz zlać z patelni. O właśnie, nieco go zostało, to dobrze, w nim jest owych wędlin smak. Teraz dodaję tutaj troszeczkę świeżej oliwy, niewiele. Ona już powinna nabrać temperatury i teraz na tej oliwie smażę z dwóch stron błyskawicznie potraktowane z solą oraz świeżo zmielonym czarnym pieprzem kotlety wieprzowe z kostką. Kotlety właśnie przewróciłem na drugą stronę. Teraz na patelnię dołożę kilka młodych ziemniaczków wyszorowanych, bez skóry. O, tyle wystarczy. Niech one się tu chwilę razem z mięsem smażą. Dołożę jeszcze dwa śliczne, świeże liście laurowe. Kolejny składnik to białe wino, bo teraz to właśnie w winie musi się do miękkości udusić, zwłaszcza ziemniaki, no bo kotlety tak czy inaczej na patelni by doszły, ale ziemniaki potrzebują płynu. Wlewam więc tyle wina. I teraz to niespiesznie, musi się kilkanaście minut dusić. Młode, niewielkie ziemniaki niechybnie zmiękną. Dusić to trzeba oczywiście pod przykryciem, przynajmniej częściowo. Wino niech odparowuje, ale ziemniaki pod pokrywką szybciej zmiękną. I teraz, kiedy już do końca naprawdę niewiele czasu zostało, dorzucam podsmażone kawałki wędlin i posypię to wszystko zieleniną. Zieleniną jak najbardziej miejscową, czyli kolendrą. Może też być pietruszka, ale kolendra bardziej jest portugalska. I teraz to trzeba tylko przemieszać, znów przykryć i czekać, aż będzie całkowicie gotowe. Ha! Danie jest gotowe. To prawdziwa bomba kaloryczna, ale też Alentejo to region, w którym ludzie zawsze ciężko pracowali i musieli konkretnie bardzo się odżywiać. No i mamy tutaj cały komplet jeszcze. Mianowicie to danie nie byłoby ważne bez chleba, który zwie się faneku. To chleb, który niegdyś zawinięty w płócienne torby robotnicy rolni na pole zabierali. Tutaj mamy miejscowe oliwki marynowane w ziołach. No i to jest rzeczywiście prawdziwe miejscowe pożywienie. Nie wiem od czego zacząć, no ale chyba jednak Toussiniu znajdzie się teraz w moich ustach. Zobaczcie Państwo, jaki genialny bar odnalazłem. Pozwalają tu przychodzić z własnym jedzeniem. Un copo di vino branco, por favor. I w dodatku sprzedają różne rzeczy do picia w niezwykle umiarkowanych cenach. Po prostu taniocha. To są uroki obrigado prowincjonalnej Portugalii. Do widzenia. Prowincja Alentejo oznacza po polsku ziemię leżącą za Tagiem. Odkryjemy piękno kuchni tego regionu. Kuchni wiejskiej, kuchni prostej, ale jakże mocno osadzonej w tradycji. A wszystko to wśród dębów korkowych oraz drzew oliwnych.